Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Hiroshima i Nagasaki. Hiroshima 6 sierpnia 1945 roku. No, tragiczne czasy przed rzuceniem tej bomby. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wiadomo, że Hiroshima była tragiczna, Nagasaki było tragiczne, no ale to były dwie bomby, które no w zasadzie spowodowały, że z 500 tysięcy Amerykanów nie zginęło, żołnierzy amerykańskich, z 500 tysięcy jak nie milion ruskich, z milion albo ze dwa Japończyków. No to jest sierpień, w maju, 8 maja, niektórzy mówią 9 maja 1945 roku, Rosjanie wkroczyli do Berlina, Amerykanie im pozwolili wkroczyć do Berlina. No i Stalin powiedział, że za 3 miesiące weźmie się za Japonię. No i faktycznie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, w sierpniu by wyglądało, że Rusy tam byli. 6 czerwca Amerykanie rzucili na Hiroshimę. No, jedna bomba, to można by było powiedzieć, no to zniszczyli kraj, zniszczyli ludzi, no ale to trwało 3 czy 4 dni, zanim rzucili na Nagasaki, no bo nie było absolutnej kapitulacji. Cesarz podskakiwał, żołnierze tam podskakiwali, generałowie, także potrzeba było 2 bomb. No ale zanim były te 2 bomby, no to było właśnie 16 lipca 75 lat temu, to była pierwsza atomowa eksplozja w Ameryce. Bomba się nazywała Trójca, no i wystrzelona została w Nowym Meksyku, na pustyni, na niezamieszkałym miejscu. Pustynia, no nie jak Sahara, no ale pustynia, piaskowa pustynia o poranku. Dużo tam było ludzi. No, nie cywili, ale naukowców. Naukowców z Europy szczególnie. Był tam Edward Teller, Leo Szilard, także że znani naukowcy. Enrico Fermi, no większość ludzi prawdopodobnie słyszało Enrico Fermi. No i też z Kalifornii, z Berkeley byli naukowcy. Ernest Lawrence, z Harvardu był James Conant. No i najważniejszy Robert Oppenheimer, który wylądował w Ameryce. Wszystko było prowadzone przez wojsko, przez generała majora armii Leslie Groves. No i wtedy w sumie to Ameryka. Wojsko, rząd, przemysł, no i akademicy jakoś tak bardziej działali razem. No to była wojna, przeciwko hitlerowcom. Niemcy no, zajęli Polskę z ruskimi oczywiście, zajęli tą później Grecję, no wszyscy znają tą historię, no ale Japonia to w sumie tak szczerze powiedzieć, no to oni od lat 30. najeżdżali na Mandżurię, tam wzięli swojego tego cesarza, ustawili, ale to masakra w Nanjing, no to Nanjing to znaczy tam południowa stolica, bo dzisiaj jest Beijing, czyli północna dzielnica, stolica. Także tam wymordowali chyba bagnetami 100 czy 200 tysięcy ludzi. No i w sumie światowa wojna to tam się zaczęła. Tak się mówi, że Polacy 1 września, tam nikt nie bierze pod uwagę najazdu na Austrię, no bo w sumie Hitler był Austriakiem, nie robi się tam najazdu na tą Czechosłowację dla obrony Niemców, którzy tam się przez 10 czy 20 lat wprowadzali, jest ten 1 września. No ale wojna światowa to się zaczęła w sumie w Chinach przez Japończyków. No i dostali w dupę, przepraszam.
No i wszyscy współpracowali. Cała ta kula, jedna wielka, to się nazywała gadżet. No to jest ten gadżet, no to znaczy takie jakieś urządzenie niekonwencjonalne. No i wielka jedna kula, 1,5 metra, pełno miała różnych kabli, bezpieczników, niebezpieczników, sklejane to były różnymi taśmami. Jedna wielka improwizacja, no ale strasznie droga, tak? Nie wyglądało to jak nowoczesna bomba. To mogłaby być, wyglądało jak jakaś stara pralka, czy lodówka, czy kawałek jakiegoś tam windy. Plutonium, cały ten zestaw plutonium, no to był przywieziony osobno w wojskowym samochodzie osobowym, bo Robert Oppenheimer się bał wieść całej tej bomby przez miasto, że to mogło dostać jakiegoś samozapłonu. No i ci naukowcy się zakładali, jak silna jest ta bomba. No i to wszystko jest w tysiącach ton trotylu. Niektórzy, jeden z najbardziej pesymistycznych, Norman Ramsey, to on powiedział, że będzie w zero ton trotylu, no bo przypuszczał, że zakładał, że to w ogóle nie wybuchnie. Edward Teller powiedział, że będzie 45 tysięcy ton siła wybuchu, a laureat Nagrody Nobla Izidor Isaac Rabi wygrał, bo ustawił zakłady na 18 tysięcy ton. No ale wygrał tylko na 18 tysięcy ton, no bo już bo w Ameryce popularne są po prostu takie kwadraty, no i każdy może sobie wybrać tam jeden kwadrat do wyborów, no i jemu zostało tylko te 18, no i wygrał przez przypadek. No ale kiedy to wszystko wybuchło, no to wypierdzieliło, to potężny był błysk, potężny fala dźwiękowa poszła po wybuchu. Ludzie, którzy tam byli, no mieli te maski, gogle i tak dalej, siedzieli w jakichś tych bunkrach, no ale mówili, że czuli tą falę gorąca z poranka. Oppenheimer powiedział tylko, że no działało, zadziałało. Także całe miasto mogłoby być zniszczone, jeżeli by było zrzucone w ciągu sekundy. Przez 2 tygodnie to była jedna wielka tajemnica. Tam nikt tego nie mówił. Harry Truman był w tym czasie właśnie w Poczdamie ze Stalinem i z Churchillem. No i przekazali mu telegram i w telegramie było napisane, że operacja się udała, rezultaty są bardzo satysfakcjonujące, no i że przekroczyło swoje własne przypuszczenia. Kiedy Truman powiedział Stalinowi, że Ameryka ma jedną z najsilniejszych broni, no to dyktator sowiecki w ogóle nie pokazał, że jest zaskoczony, dlatego, że miał dwóch szpiegów tam w Nowym Meksyku, w Albuquerque, gdzie to był jeden Klaus Fuchs. Klaus Fuchs to był nie dość, że komunista, to jeszcze Niemiec, i on pracował właśnie dla Ruskich, także szpieg. Ameryka go przygarnęła, pracował w tym projekcie, no i w zasadzie sprzedał wszystko Rosjanom. 4 godziny po tym wybuchu samym w sobie, no to 2000 kilometrów dalej od Nowego Meksyku, już w San Francisco, na okręt wojenny Indianapolis zapakowali Little Boy, czyli Little Boy to taki mały, to znaczy po angielsku mały chłopczyk. No i ten statek, okręt popłynął do bazy na wyspie Tinian, do bazy bombowców B-29. 6 właśnie sierpnia
rzucono tą bombą Hiroshimę. Manhattan Project sam w sobie to kosztował ponad 2 miliardy dolarów. 2 miliardy dolarów w tym czasie, kiedy robotnik zarabiał około 2-3 dolary dziennie. Także to były nieprawdopodobne pieniądze. No drugi program wojskowy jeszcze był droższy, bo Manhattan Project, tak jak mówiłem, ponad 2 miliardy, no to samoloty B-29, bombowce, to kosztowało 3 miliardy, tak, także to były straszne sumy, no i to były najdroższe właśnie te projekty wojskowe. No reakcje aliantów, no to były zadowalające. Chińczycy byli zadowoleni, szczególnie, no bo Japonia poddała się w ciągu paru dni, no i zaczęli wyjeżdżać. Korea była zadowolona, no w Polsce, no to byli już w tym czasie komuniści, tak, no bo 22 lipca 1944 roku już było. Byli w Lublinie, powstanie było rok wcześniej niż Hiroshima, także że cała Polska, no to była pod butem Stalina. No, czy Ameryka sprzedała w Jałcie, czy w Teheranie, no komuniści to przyszykowywali, Stalin wyrolował Amerykę, tak samo, bo przecież Ameryka miała monopol na bombę atomową, dopóki Ruscy właśnie nie wystrzelili swojego pierwszej błyskawicy, nazwali właśnie tą bombę atomową pierwszą błyskawicę w 1949 roku, w sierpniu 1949 roku, czyli 5 lat potem, a cała ta bomba, no to była identyczna kopia bomby właśnie wystrzelonej, zrzuconej na Nagasaki. 4 lata wcześniej. No i skąd oni byli w stanie zrobić tą identyczną bombę? No bo to były dwie różne bomby. Była jedna bomba na Hiroshimę, dwie różne technologie, dwa różne materiały promieniotwórcze. Fuchs właśnie, szpieg Klaus Fuchs, Niemiec, komunista, dał wszystkie pomiary, namiary, rysunki i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy już klub bomb atomowych się rozszerzył. Iran stara się dołączyć do tego już od lat. Tyle tylko, że kiedy bomby atomowe były w posiadaniu ruskich i Amerykanów, no to oni sobie zdawali sprawę, że my wiemy, że wy wiecie, że my wiemy, że wy rzucicie, tak? Także było, wszyscy sobie zdawali sprawę, że pierwsze rzucenie, no to będzie totalne rozwalenie wszystkich i wszystkiego. Także te dziesiątki wojen na świecie, najróżniejsze bitwy i niebitwy, nikt nie sięga po broń atomową. Jest to po prostu kij największego sortu, największej klasy, najbardziej niszczący. No i psychologicznie jest straszny. Także 75 lat temu zaczęli, Ruscy skopiowali szybko dzięki swoim szpiegom. No a dzisiaj w Amerykę opanowywują właśnie komuniści typu tego Klausa Fuchsa, komunisty, Niemca, zdrajcy i wszystkie, co może być najgorsze. Zdrowie, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego na długi okres czasu filmiku.